No, witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry XCOM Apocalypse. Ostatnim razem polecieliśmy na misję w, prawda, biurach policji. I jak teraz myślę, nie jest to zbyt dobrze w tym momencie, że nie mam stun grappli ani niczego, więc będę musiał ich najzwyczajniej w świecie orać. A biorąc pod uwagę, że multiwormy mogą być, to jestem troszeczkę zaniepokojony, więc... Może się to źle skończyć, ale mam nadzieję, że nie. Dobra, gdzie wy jesteście? Biura, panie. Nuda. Nic tu nie ma. Tutaj raczej też nie. Kolejne biurowce, ale muszę tutaj wejść, bo... Potrzebuję w miarę szybko się przemieścić, żeby być jak najbliżej, kiedy oni nadejdą. Korytarze są obstawione przez tych dwóch typów, więc to dobrego. Więc tak. Tu jest niefajnie. Dobra, to zrobimy to w taki sposób. Wy będziecie szli korytarzami. Pokój z przesłuchaniami. Wy będziecie szli korytarzami. Zabezpieczycie tu kuchnię. O. A ta cała drużyna pójdzie tam. Boże, czekaj, to jest wyjście, czy... Nie, tam jest, kurna, jeszcze więcej. To niedobrze. Jestem trochę roztrzepany jestem troszeczkę. To może zrobimy tak, ten jeden pójdzie w dół, a tamci pójdą w górę. O, w ten sposób. Dobra, teraz wy. Wy, obywatele, idziecie tu. Wszyscy mają wybuchową amunicję, widzę. Się może źle skończyć, jeśli będziecie tak stać. Dobra, lepiej nie będzie. Okej, i teraz wy. Wy będziecie musieli badać tutaj. Ten korytarz jest najbardziej ryzykowny, ale z drugiej strony, jak widzę, że to jest takie wąskie, zaczynam mieć wrażenie, że oni będą tam. Chyba tak. No dobra, niech będzie. Są hyperwormy, to niedobrze. No nic, zaczynamy od was. Looks clear. Ty tam. Ty tu. Rytarz. Stąd jest wyjście raczej. Dobra, to kierujemy się w takim razie do tego wyjścia. Tak, o, okej. Teraz tak. Shit, strasznie dużo tu drzwi, a to nie jest dobrze nigdy.
Dobra, mamy Chrysalis. Koło Chrysalisa mogę stać w razie czego. Okej, teraz tak. To będzie ogarnięte przez was. Nie dokładnie o to mi chodziło, no ale już za późno. Okej. Teraz wy. To jest dobrego, że akurat wy jesteście wyekwipowani w wybuchową amunicję. Shit. Piętra są. Będzie niebezpiecznie. Będzie bardzo niebezpieczny, in fact. Wycofaj się, a ty tutaj. No dobra, co z wami? Dla was w tym momencie byłoby rozsądnie już iść do wszystkich, więc zapraszamy. Przestaje mi się to podobać. No dobra, może być. Jeszcze póki co. A który to widzi tego? Chrysalisa. Dobra. Zaorane. Shit. Zmarnowałem tonę tajemniców, bo nie zauważyłem tych drzwi. No ale już trudno. Trochę tu groźnie. Nie mogę powiedzieć, że mi się to podoba. Okej. No dobra, wszyscy zaczynają się schodzić tutaj. Znaczy, że oni są gdzieś w tych budynkach albo na dole ogólnie. Znaczy budynkach, co ja gadam, w pomieszczeniach. No dobra, biegnij dziadek, biegnij. Ewelinko też biegnij. Bardzo mi się to nie podoba, bo to się może skończyć źle na tak wiele sposobów. Dzień dobry panu. Bardzo mi się to nie podoba.
Najprawdopodobniej wszyscy są w korytarzach tutaj na dole. Bo tu przejścia nie ma. Okej, okay, jest wyjście. Muszę cię tutaj zostawić, przykro mi. Co się tu dzieje? Też tam biegnijcie. To znaczy, ty najpierw dołącz do tamtych. Wypatruj tu z góry w miarę możliwości. A wy dołączacie do nich. Dobra, lepiej nie będzie. Przynajmniej na razie. Nie podoba mi się to, co widzę, bo trochę zbyt długo ich nie widzę, że tak powiem. Chyba rozsądniej będzie, jak się schowasz tu. Tak na wszelki wypadek. Dobra. Może być. Zobaczymy. Shit. Dobra. Ty możesz być, bo ty nie jesteś wielkim zagrożeniem. Lecimy od góry w takim razie. Trochę błąd z mojej strony, bo za daleko poszedłem, ale najwyżej się wycofam. Dobra. Sty. Trzeba to niestety dokończyć badać, inaczej nie ma wyjścia. Dobra. Czyli wszyscy się kierujecie w kierunku schodów, okej. Nie spodziewałem się, ale zaakceptuję. No cóż! Nie to, że mi źle! Im mniej obcych, tym lepiej dla mnie, nie? Containment jeszcze raz trzeba przejrzeć. No i okej. Czekaj, co tam było? Hyperworm był jeden, bo pamiętam, słyszałem go. Chrysalis Anthropod był jeden? Musiałem go w jakiś sposób zaorać, nieświadomie, ale w ten sposób troszeczkę więcej sprzętu do... A nawet broń Sucker Launchera nie było. Ogólnie tak, widzicie, marsekowy armor chroni słabiej, ale jest lżejszy. Jest to dobra alternatywa, ale wolę z niej nie korzystać w miarę możliwości. No dobra. Cóż. Przyspieszamy, I suppose. Chrysalis obadany. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Nowy projekt z biochemii prosimy. Dobra, teraz multi-worm egg. Niech leci. Shit. O, fuck, to już jest duże UFO. No to tak. Ty. I ty. Ty. I ty. Zostały mi trzy ostatnie. Już atakują mnie solidniejszymi statkami. To będzie niefajnie. Shit! Więcej was matka nie miała?
No dobra, to w takim wypadku muszę przeznaczyć ciebie i ciebie, jak sądzę. Kurna, zrzucił tam. Niedobrze. Okej. Dostajemy srogie wciry. Dobra. Jedno strącone, tyle dobrego. Uciekają. I raczej uciekną, bo są szybkie. Kurna, mało statków mi zostało. Bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. No dobra, to teraz ty jesteś tutaj i tu raczej już będzie misja taktyczna, jak polecę po ciebie. Więc... lecisz, panie. Tego się bałem. Ta misja potrwa. Ataki na UFO są prawie tak długie jak ataki na bazy w, prawda, pierwszych dwóch XCOMach, więc oczekuję w pełni, że będę niezadowolony. Ale na pocieszenie jest, w zależności od tego, gdzie jest wejście do, prawda, statku, można to rozegrać albo bardzo prosto, albo bardzo niełatwo. I na moje wejście powinno być z boku, ale nie jestem pewien, nie pamiętam w 100%, więc biegnijcie. I wy też biegnijcie. Jest tu. Dobra. Są dwa wejścia, tak jak przypuszczałem. Dobra, to wy biegnijcie tutaj do nich. Przy okazji zobaczycie, czy nie ma tutaj przypadkiem wejścia. Ale raczej nie. A wy biegniecie z nimi. To się może źle skończyć. Jestem zaniepokojony. Nie zrobiłem start taktyka, co do dupy. Dobra, jeszcze nie wyszli ze statku, dobrze. Teraz tak. Zgodnie z tradycją, ustawiacie się wszyscy przed wejściem. Wybiegniecie dalej. I wy... Was już mogę w sumie pozycjonować docelowo.
Bardzo mi się nie podoba to. Jestem bardzo wcześnie, jeśli chodzi o prawdę. O technologię i mam trochę mało kasy. Fuck. Jak to się stało? To był popper, okej. Chyba chcę wczytać, bo Michał się stał dość wartościowym żołnierzem i nie chcę go jeszcze w ten sposób tracić. Więc ty spierdalaj. Stąd. No biegnij! Niewiele to pomogło, no ale może coś da. Raczej nie ma szans, że on nie wyjdzie, nie? Dobra, przynajmniej przeżył. I się lada moment wykrwawi. Czy jest tu gdzieś wyjście? Jest, to biegnij. Musisz to przeżyć. Dobra, ty nie krwawisz. Prowadź. Nie podoba mi się to, co widzę. Dobra, dwóch z wybuchową bronią będzie czatować. Dobiegasz. Dobiegasz. I ty też dobiegasz. A wy? Nie. Nie zrobię tego w taki sposób. Na razie przynajmniej jeszcze. Ustawimy was pod strzelanie. O, w ten sposób. Tak będzie najrozsądniej moim zdaniem. Plujki mogą być, ale... Kto ich widzi? Chyba nikt. Akceptowalnie, choć bez cudów, że tak powiem. Na górze go widzi, to żeby mu nie dawać miejsca do strzału. Jeszcze masz wybuchową amunicję. No dobra, Michał, biegnij, bo się wykrwawiasz. Okej. Michał dzięki temu przeżyje, ale będzie się leczył zajebiście długo.
sumie nic nie robisz ciekawego. No dobra. Może być. Na razie jeszcze. Hy. Chyba sam się zabił. In retrospect, takie ułożenie żołnierzy to bardzo zły pomysł, biorąc pod uwagę, że ci mają amunicję wybuchową. Ładnie. Jestem pełen podziwu. Okej. Okay. Ci z wybuchową powinni iść na górę. Czy ja dobrze widziałem, że coś go blokowało? No nie powinno, ale... Shit! Dobra, to na razie tak. Justynko na górę, zapraszamy. I wpierdolisz temu typowi. Teraz tak. Na boki was. Ty zaraz. Ogólnie tak, ci z wybuchową idą na górę, bo na górze jest dużo wolnej przestrzeni, w związku z czym close quarters combat będzie. Znaczy właśnie odwrotnie. Będzie dużo, dużo wolnej przestrzeni do strzelania. I no byłoby rozsądnie... Byłoby rozsądnie, no, puszczać tam ludzi, którzy mają broń bardziej do tego odpowiednią. Jeszcze raz, od początku. Wy tutaj jesteście, ale wy se zejdziecie na dół. Nikogo nie ma, dobrze. To ty na razie poczekaj. Ty jesteś uszkodzona, więc też poczekaj. Puścimy was przodem. Dobra, jeszcze raz, ostatnia kontrola. Ciebie nie ruszam, ciebie mogę teoretycznie ruszyć. Teraz wy. I ciebie też ruszę. Ruszeni. Ty nie masz tajemniców. Ruszeni. Okej. Okay. Teraz najbardziej ryzykowna pora, że tak powiem, będzie. Właśnie dlatego. No może... Fuck! Nie jest dobrze. Zobaczmy, co z tym critically wounded. Się stało.
Kurwa, wykrwawi się. Będę sobie skamował. Nie mogę sobie w tym momencie pozwolić na tego rodzaju, że tak powiem, rezultat. Więc zastrzelcie go! Macie wybuch... Fuck! Marta! Macie wybuchową amunicję teraz! Dlaczego nikt z was z niej nie korzysta? Nareszcie! Przeżyje Marta do końca? Przeżyje. No dobra, to tutaj skończę tę sesję, zdecyduję co zrobić dalej przy następnej, a tymczasem dzięki, że do mnie dołączyliście, mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, a tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.